Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Graj. Witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. A co dziś robimy? Dziś są plany, powiedzmy, takie. Wyspaliśmy się, ale jest noc. Skoro jest noc, na pewno tu będzie gdzieś żmij kiedyś. A może nie? Nie wiem. Chodźmy do stołu badawczego. Badaj. Jest klucz. Aha. Dobrze, nie mam wiary. Ale to dobrze się składa, bo dziś jest właśnie dzień biskupa, czyli powiedzmy taka niedziela. Tak, zacznijmy to nazywać niedzielą. Wiadomo, chodzi się do kościoła na mszę, więc tak nazwiemy ten dzień. A więc tak, co byśmy mogli zrobić? Skoro wstaje poranek, ja bym może coś jeszcze ugotował. Słodkie ciasto, jest potrzebne mleko, nie mamy mleka. Miska kiszonej kapusty, mogę zrobić. Zróbmy z 5 misek. Nie, to w sumie będzie więcej. A ona daje 30. Pyk. Dzięki temu mamy całe. Dobra, idziemy pod kościół. Pod kościół. Jak to brzmi? Ale żmija nie ma. Ciekawe, co to jest z tym żmijem. Zawsze tu przychodził. Ok, weźmy modlitwę. Przejdźmy się jeszcze. To mnie to trochę dziwi, bo przez zawsze żmij tu był. No dobra, nie ma to nie ma. Myślę, że też zainwestujemy w kościół na pewno, w techniki kościoła. Dobrze, odprawmy modlitwę. Nasz kościół jest super. Niezłe. Wpadła jedna wiara. Bardzo prosimy o datki. I teraz tak. Ostatnio mi się wydaje, że nie zbierałem datków. 6, 6, 5. Dwadzieścia siedem. Nie wiem, czemu mam tego efekty tego ślimaka. Co to może oznaczać? Że wolniej chodzę? Żmiju jesteś, nie macie. Dobra. Ale możemy przebadać klucz. Ok, dostaliśmy aktywny klucz. Klucz grabarza i aktywny klucz. Dzięki temu, że mieliśmy. Dobrze, to wiecie co, ja tak, tu zrzucę to, co mogę rzucić, czyli tak, zrzucę wiarę, zrzucę modlitwę, zrzucę klucz grabarza, bo może się nie przydać. Aktywny klucz będzie po to, żeby otworzyć bramę, ale otworzymy ją razem ze żmijem.
wyposażenie, konopie, odpady rolne, to wszystko tam u góry, to jest żarcie, kamień teleportacyjny. Czyli tu już chyba, że jeden nie popił, jakbym tu rzucił. A właśnie, ciekawe, czy mogę przebadać popiół. Jest popiół. Tak, mogę przebadać. Badaj. Będziemy już mieć coś z głowy. Popiół. No to w sumie, szczerze powiedziawszy, nic to nam nie dało. Żadnej esencji, żadnej proszku, nic. Okej, okay, ale chodzimy do mieszarki ręcznej. Wykonaj. Możemy zrobić jakiś roztwór. No i w sumie nie możemy nic wykorzystać tutaj w mieszarce. Dobrze. Wykonaj. Tego nie możemy zrobić. Tego nie mamy, tego nie mamy. Lina konopna. Możemy zrobić linę konopną, bo mamy kanopię, ale to myślę, że to sobie zostawimy jeszcze na kiedy indziej. Dobrze, to co tu zostawiamy? Okej, popiół jest tam. Aha, roztwór chaosu mieliśmy zostawić bodajże. Tak. To jest ćmy, więc to trzeba będzie pamiętać. Zresztą mam jeszcze jakieś tam swoje notatki na strychu. Nawet dziś na nie patrzyłem, jak tam pracowałem. Dobrze. Zrobiło się szkło. Wpadły czerwone punkty. Okej. Teraz tak. Tu nie zostawiamy raczej nic. Idziemy na nasz ogródek. W skrzyni zostawiamy konopie, odpady rolne, a w sumie zboże bym zostawił, jabłka, to, tak, bo zrobimy sobie chlebki, będziemy mieć jeszcze miski kiszonej kapusty, także mąka. Zróbmy wszystko, co możemy. Zobaczymy, ile nam starczy energii. No i teraz co? Odprowadziliśmy myszę, idzie wieczór. Następny dzień to będzie bodajże dzień chyba wdzięczki. Albo nie, to będzie dzień chyba inkwizytora. Nie, wdzięczki. Potem będzie dzień kupca. Czekajcie, trzeba zjeść. Miska, użyj. Użyj, dwie miski. No, dużo daje. Jednak dużo to daje ta miska kiszonej kapusty. Dobrze. Ok, i teraz surowe ciasto. No troszkę nam to zejdzie, ale myślę, że wykorzystamy te chlebki, które mamy na to, żeby dokończyć pracę i położymy się spać. Wsadzimy wszystko jeszcze do pieca. Chlebek mamy trochę. Okej. A z tego będziemy mieć naprawdę dużo, dużo chleba. Nie wiem też, ile mamy tam opału. Dobrze, robią się 32 chlebki. Chodźmy spać.
Czuję się świeżo, dwa chlebki wpadły, zielone punkty. Okej, tu się chyba wypaliło wszystko, mi się wydaje. Tak, szkła nie mam. Rudy żelaza też chyba nie mam. Ale mam za to 33 sztabki żelaza. Boże święty. O, to można jeszcze zbadać. Tylko, że mi się wydaje, że chyba nie mamy... Mi się wydaje, że nie mamy punktów wiary. Znaczy, nie wiary, tylko... Nie, w sumie... czekajcie. Możemy zbadać. Wpadły niebieskie płoty. Okej, wejdziemy w techniki. Jest kamienne nagrobki, udoskonalenia cmentarza, drewniany trawnik, drewniany modlitewnik i trawnik. Dalej nie można nic. Biznes wiary. Wykonaj, aby nabożeństwo się powiodło, wymagana jest 10 do 30 z dedykacją dla tych, którzy trudnią się uczciwym handlem, co rynkowo jednego z handlarzy, by w ostatnio... Ławka kościelna, o, to by mnie interesowało, odblokuj. Światło wiary, świecznik, świeca. I kamienne nagrobki też są. Wydaje mi się, że starczy i na to, i na to. Okej. Dobra, żmija nie ma. Więc chodźmy popatrzeć na te ławki. Jest. Buduj świecznik, czyli świecznik ścienny i świecznik zwykły. To jest prosta część żelaza. Mamy coś takiego. I ławka kościelna, deska, deski i gwoździe. Ok, więc nie przedłużając, zapieprzamy. Tylko, że gdzie teraz? Tu wycięliśmy wszystkie drzewa cienkie. Przydałoby się odblokować też właśnie techniki. Rolnictwo, natura, kowalstwo, budownictwo, rolnictwo, natura. Gdzie będą te... Tam było gdzieś kowalstwo, to na pewno nie. Budownictwo. Kucharstwo nie. Kowalstwo, patrzyliśmy. Rolnictwo, natura nie. Pisarstwo nie. To musi być gdzieś tutaj. Zbierać coś na to wady, odwołanie pszczół, prawa wino, koron. Czekajcie, anatomia, alchemia to na pewno nie będzie to. Teologia, pisarstwo, rolnictwo, natura, kowalstwo. Budownictwo. Rębacz. A, jest. Zbieranie ścinka dużego drzewa. 50 czerwonych i 20 niebieskich. No dobra. Okej, to już wiemy co jak. To już wiemy co jak. Przejdźmy się jeszcze gdzieś. W sumie... Nie wiem, gdzie by się mogli przejść, ale mi się wydaje, że chyba bardziej tutaj. Tu jest małe drzewko, ale tu nie przejdziemy. Tu przejdziemy i możemy go ściąć. Okej, więc to sobie zostawimy tu.
Tu są porzeczki. Ścinamy. Dobra, mamy dwie kłody, także myślę, że możemy coś z tego zrobić. Tam były potrzebne bodajże deski. Deski i gwoździe na ławki. Z tego co pamiętam, a na świeczniki były proste części żelazne. Żelaza mamy, zresztą części żelazne nawet mamy też zrobione. I to jest to właśnie, o czym mówię, że przygotowaliśmy się i... Dobra, to teraz tak, odłóżmy to. Co jest potrzebne, żeby zrobić deski, deska, opół? Robimy opół po to, żeby mieć deski. Więcej drzewa nie ma. Nie wiem, ile desek wyjdzie z tego. Okej. Okay. No, wygląda na to, że 16 desek. No. Myślę, że może się uda zrobić z tego dwie ławki chociaż. Dobra, trochę nam brakuje już energii, więc... A dojedzmy tych chlebów, tam się pioką, pieko się, pioko, pioką się fałpie. Okej, coś żeśmy zajedli. Pracuj, chłopie, pracuj, bo robota wrze nam w rękach. Deski się robią, także ławki będą w kościele. Coś zaczynamy działać, coś zaczynamy rozkręcać, jeżeli chodzi o temat wyposażenia kościoła. Zróbmy jeszcze gwoździe. Raz. Gwoździe dużo zbierają energii. No niestety. Ale mamy jedzenie. Dobra, gwoździe, deski mamy. I tam na świeczniki jeszcze było potrzebne proste części żelaza. Mamy cztery. Weźmy te cztery i chodźmy jeszcze zrobić. No, troszkę ich zrobimy to. Nie wiadomo też, ile tam świeczników będzie można dać i tak dalej, więc... Idzie wieczór. Dobra, okej, 10 punktów wpadło. 10 chlebów i punkty zielone. Śpimy. I tak jak obiecałem, teraz odcinki myślę, że będą dłuższe, no chociaż też nie obiecuję, bo akurat teraz jak nagrywam, to jest sobota. Ale szczerze powiedziawszy, no wolę coś zrobić więcej w tej grze i jakoś więcej wam pokazać, co można zrobić w dłuższym czasie. Ok, świecznik. Aha, czekaj, jest tak, a gdzie jest ten ścienny? Dobra, buduj ławka kościelna. Brakło dwa, nie, aha, skrzynia.
Czyli brakło desek, tu brakło prostych części. Okej. Trzeba będzie dorobić. W związku z tym, że dziś mamy dzień kupca, właśnie, co z kupcem? Dobra, kupca zostawmy na razie. Jak się tam martwi swoim życiem. No nie, no nie. Nie teraz. Dobra, jak już tutaj jesteśmy. Jak już tu jesteśmy, spróbujmy chociaż. Nie wybrano przynęty. Przynęty była wpływają na szansę złowienia innego rodzaju ryby. W sumie ja nawet nie wiem, jaką przynętę mam. A, może to chodziło o te ćmy. Wiecie co, z tym łowieniem to się ten złowienie. O, tu jest mało, dużo małych drzewek. Dobra, okej, tu już będziemy wiedzieć, gdzie przyjść. Z łowieniem będziemy musieli poczekać, bo co prawda energię mamy, ale nie wiem, jak jest z tym, no z tymi przynętami. I następny dzień będzie dzień żmija. Wpadły znowu cztery chlebki. Śpi. Śpi. A Lulu. I znowu dwa chlebki. Czyli dziś jest dzień kupca. Okej. Skoro jest dzień kupca. A co my tu w ogóle mamy? Chyba marmur mi się wydaje. Nie, to jest kawałek kamienia. To poprawmy przy okazji trochę cmentarz nasz. O, niebieskie punkty wpadają na to. Nawet nie wiedziałem. Tu widzę, że jest jeden do naprawy. Ten naprawa ogrodzenia. Dobra, nie mamy. Usuń. O, ty przeszkadzasz na pewno gościu. Damy ci nowe ogrodzenie. Dobrze. Proszę bardzo. Dodaję jeden. Tu w ogóle nie ma. To dodamy ci chociaż taki. O. Na razie. Wiadomo, on się psuje pewnie z jakimś czasem, ale no jak już żeśmy to rozwiązali. W sumie, ale nie, czekajcie, mam jeszcze kamień. Czekajcie, czekajcie. Kawałek kamienia mogę rozłożyć na. Nie rozumiem tego, ale o, mogę zrobić więcej tego razem.
Mamy chlebki. Jesteśmy najedzeni, ale się najadłem. I z tego jeszcze wpadają niebieskie punkty, proszę bardzo. No, a czemu nie mogę tego wziąć? O, jestem przepełniony, dobra. Zrzućmy pożyczki, ja dam radę. Zboże, mamy zboże. Co jeszcze możemy zrobić? Zrzucić jabłka? Nie widzę jabłek. No, nie widzę jabłek właśnie. Dobra, zrzućmy to tu, jak jest miejsca. Zrzućmy jabłka, czyli wszystko co do jedzenia, co nam jest niepotrzebne. Wosk pszczeli. Okej. Wykonaj siekiera. Naostrzymy sobie siekierę, także ona wpadnie nam tutaj na to miejsce, także zdobyliśmy jeszcze tyle miejsca. Okej, ile mamy tych? Troszkę mamy. Właśnie, teraz tak. Tu było jeszcze coś, że możemy... Nie ma czegoś tam? Kawałek kamienia? Zdawało mi się, że kiedyś można było rozłożyć ogrodzenie kamienne na... Ale okej. W związku z tym, że mamy trzy ogrodzenia, dołóżmy je. Także cmentarz na pewno... O, nawet mam więcej. Myślę, że tu się przyda miska kapusty. Miska kapusty się przyda. Okej, pyk. Dobra, i tu jest jeszcze. Czekajcie, ten ma... A, no to też ładne ciało, okej. Dobrze, jakość cmentarza 23. No, w jednym odcinku żeśmy to ogarnęli, więc myślę, że nieźle. Nie rozumiem tylko tego znaczka u góry, tego ślimaka. O co chodzi, że... Nie wiem, czy jestem zmęczony po prostu. Teraz będzie żmij. Ale to już widzicie w następnym odcinku. Także dziękuję za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć.